od poczęcia aż po styp. Hans Meyer. Dzisiaj gramy Hansem Meyerem. Kuźwa, to jest dziewczyna. No to zepsuło się. Nie no, to jest tak naprawdę Hans Meyer. To ona chce być nazywana Hansem Meyerem. No to lecimy do Diega, który słyszał niedźwiedzia. Opierniczyłem spaghetti. 4 kilometry do ratunku. I teraz, gdzie mój telefon? Na autoranie to się jednak biegnie wygodnie. Biegnie, no tak. Zabiłem właśnie typa. No, był bezbronny? Koksu bym powiedział. To najgorzej, że nie wiem, czy był sam. Oni nigdy nie są sami. Ogólnie jak miał koks. Myślę, miał tyle rzeczy. No zaraz będę, bo wezmę ten koks. Koks był tutaj, zaznaczę go. Taka porada od doświadczonego. Taka porada od doświadczonego gracza. Wywalajcie tą koszulkę. Ona się rzuca w oczy strasznie. Przełożyłem rzeczy do spodni. Co ona szuka ciąga? Czego ona szuka? Może odrobiny zrozumienia. O ty tam, znowu oglądę. Ale się szybko zbliżamy. Za chwilę będzie zderzenie czołowe. No, strach. No, na ziemię. O, taki maszynista w pociągu to ma fajnie, nie? Gdzie chce, sobie pojedzie. No. Na autobiegu. No, na autobiegu. Chce, to sobie pojedzie tu, pójdzie tam. Klikasz do przodu i idziesz spać. No, do spania. On się powinien jeszcze sam zatrzymywać automatycznie na stacji. Nubek. Problem jest taki, że to jest dziewczyna, ale olać sprawę. Ona się nazywa Hans. Ty nic mi nie dałeś na ziemi jak coś. Chodź tutaj, biedaku. Już myślałem, że mi nic nie da. Ale szuka, ty. Patrz, jak ja też szukam. Bo teraz razem szukamy. Znalazłem. To jednak warto tak szukać ciągle, nie? I ja. Ja. Tobie daję smugowe, żeby widzieli skąd szedł. Ty, dobre. Jeden będzie smugowy gość, a drugi nie smugowy. Ty masz jedzenie, bo nie wiem, jak ty to tam. No ja już jestem full gearem. Ty, ale śmiesznie teraz, no szukamy cały czas. Ty, ale śmiesznie szuka. Ale szuka. To ty mi możesz dać jeszcze, biedaku? Ja ci może dam, o masz. Jabłko. Nie, potrzebuję. O kuś. Wyglądam jak najemniczka, ten najemnik teraz. Hans Meja. Niemiecki najemnik. Chyba to? Niemiecka. Tak. O, genialne. A tak, no przecież, da się na pewno. Ej, ale ja nie jestem ten. Podłatałem sobie, mam damage tylko. Tak, przydzielę sobie na jedyneczkę. A da się jakoś tak przydzielić seksipunku? Nikam jedynkę się nie da. No na autoranie z wybrzeża ja już tutaj jestem, kurczę. Ej, a tutaj jednego gościa nie zabiłeś? Nie, to chyba to nie tutaj, to była taka wieżyczka. Na tym filmiku jest. Ale to stara akcja, ty. Że, no ktoś przyczaił się w krzakach i leżał, nie drugi. Ja chyba zemdlałem, nie wiem. Ja też miałem taką akcję, że... Albo ja, czy ja wtedy byłem tam? 98 graczy, małp. Tutaj niczego nie ma, ale okej. Okay. Nie wiem, coś to zaznaczyło, ale tu nic nie ma. A tutaj, tak? Ale zaznaczyłeś? Nie ma co. Bierz jego hełm. Tak, no, wszystko. Ja, co to jest? Night Vision, jakieś kuźwa, takie lepsze. Ty mi dałeś... A nie, Worm, dobra. Tundra, druga tundra. To jest ładniejsza, co on miał. Witam, Diego, witam. Panie Diego. Ty mi dałeś taką wyłuszczoną, jakieś gówno. Genialne. Ja jestem gotowy, jak chcesz. To co, gdzie biegniemy, do domu? No to bardzo ostro pogrywasz. Do domu, a nie do gry. No? No to będzie bardziej niebezpieczne. Małpy, no. Zaczęła się nawałnica gówna. Byśmy nie wylądowali w jakimś gównianym przylądku. Ale wygoda na autoranie. Zatrzymaj się tam. Są taki czarny na początku. A, tutaj można wyłączyć tą animację, że się dotykasz właśnie. Tylko, że inni gracze i tak będą widzieć, że się dotykasz, ale ty nie będziesz widzieć. Chyba, że serwer to wymusza. No, mogłem wyłączyć tą animację, wyłączyłem. Czy jest jakaś druga animacja, co ona mu robi? Niby fajne. Śmieszne, tak. Szukam czegoś ciągle. O kurde, gdzie my jesteśmy? Badam, z której strony wieje wiatr. A, gówniana pogoda. Gówno wiatr. Okej. Tam jest tymi osłania. A ty tutaj idziesz i mnie osłaniasz. A ty masz klucze? Zajebiście. Nawet dwie. Zajebiście, akurat po jednej dla ciebie i dla mnie. Tak. Dzięki komu to ma? Dzięki mi. Czekaj, kopnij po kawałku. Gdzie on? Na środku pola. Pamiętasz, tutaj bazę mieli skurczysyny. Bardzo tu cicho. Za cicho. Sprawdzam kościół. Tutaj jest baza, ale zrejdowana. Sprawdzam policję. Nie ma. Fajne tu jest, można przypatrzeć, nie? I szybko się wycofać. Jak ty, w barze jest baza, ale też zrejdowana. Musimy mieć punkt zbiórki. To będzie punkt zbiórki, dobra? Kurde, ale pan. Deszcz, ale wiesz, co to oznacza? Że ktoś zginie. Zawsze ktoś ginie w deszczu. Niebo płacze. Cześć, Krystofarian, cześć. Nie, tylko nie tak jak ostatnio. Witam serdecznie. Do auta. Ta do auta, ja, tak. Uratowałem wam dup z katyłki. Wow, napad dupy. Wiadomo, ja cię tak osłaniam, ile mogę, nie? A że mogę mało, staram się cię osłonić, ale zadanie niemal niewykonalne. Idziesz do punktu zbiórki? Trochę cię przycina, teraz cię ścięło na przykład. Nie ścięło. Tak.
osłaniam cię. Jestem tam, gdzie ty. No, przycięło gdzieś. O, odcięło cię, ale poleciałeś. Dobra, do punktu zbiórki. Założę się, że gdyby ktoś celował, to by we mnie trafił. Możemy iść do rogu, tutaj raczej nie ma wrogów. No nie, no chleje. Pochwal się, co znalazłeś, bo przestrzelę tą puszkę w locie. Ja, ale gun, to jest niezgadne. Skar, blizna, ty, jak w tym, jak w gotiku blizna był, nie? Cześć Kondzio, cześć. Kurde Kondzio, ty jesteś non-stop przy komputerze. Nowy pan. Kiedy ty w tym teatrze, jednak co aktor to aktor. A pancerz nowiusieńki, ale fajnie. No ale ja mam wszystko. A, dałeś mi? Aha, bo muszę te pałczesy przełożyć. O właśnie. Jaki dźwięk, ty odporny. Badly damaged. Kiedy będzie zniszczony? O, teraz dopiero zniszczony. To co, misja wykonana? Czy czekasz jeszcze, żeby drugi raz otwierać? Drugi raz kusisz... Chyba, że do domu, bo tam może będzie skrzynka taka, to mam klucz do niej, a jak tam nikogo też nie będzie, to znowu tu i otworzymy. Genialnie, dobra, zaznaczyłeś do mnie. No i, aha, i w domu też otworzymy, bo też mam jedynkę. A, widzisz, no, kuźwa ile, no, poznajdowałeś tego moim kosztem. Panie deszczyk, akurat to jest czas na przemieszczanie się, na przetasowanie kart, nie? Wszystko ziomki. Wszystkie ziomki? Mili ci ludzie. Aha, no tak. Wyjściu. Małpy stawiają. Mam przeczucie, nie sprawdziło się. 93 osoby. Zaczął padać deszcz i powychodziło. Bo my słyniemy z tego, że w deszczu właśnie. Wiedzą, że w deszczu giną zawsze dwa razy więcej graczy, a my ich jedziemy w deszcz. Trzymaj się Kondzio, trzymaj się, dobranoc. Nie wyganiam, ale no trzymaj się. Rozumiem, że musisz wstać rano do teatru albo do tego. No tak weekend, no to na weekendy na pewno są, dużo tam grasz, nie? Kondzio w Stanach w teatrze. Na weekendy na pewno są jakieś przedstawienia. To trzymaj się, na razie. Dzięki, że wpadłeś. Ty też słyszysz muzykę? Jakbym słyszał, jakby spod kopczyka sączyła się muzyka. Kopczyka sączy się muzyka. Kondzio napisał, moje życie to przedstawienie, bo on pracuje w Stanach jako w teatrze i Macbetha grał ostatnio i tego, Szekspira właśnie. Znaczy, w sumie to Szekspir był autorem. A Szekspir był autorem Macbetha? Ty, halo, słychać mnie? Słychać, no. To Szekspir był autorem Macbetha? Ty, historyk, nie wiem. Nie wiem, mam to. Mam to w dupie. Jeszcze, żebyś chociaż nie miał tego w dupie. A ty nie dość, że nie wiesz, to jeszcze masz to w dupie. Moje życie to też przedstawienie, w którym ja nie gram głównego bohatera, ale gram pierwsze skrzypce. Słuchałem jelenia na prawo. Ty, a dlaczego ja mam jedno oko na tej noktowizji? Widziałeś to? No i co to ma być? Przytrzymam L. Ja jedno oko widzę tylko. Ale może za to widzę zajebiście. Kapitanie Nemo. Ty włącz teraz noktowizję. Kapitanie Nemo, gdzie płyniemy? No włączyłeś noktowizję? Włączyłem. No. Jakbyśmy płynęli statkiem przez okienko, ty. I to taka zielona woda, taka wiesz, z tego szamba, co dzisiaj wiozły. Ale glony, kapitanie Nemo, ja nic nie widzę. Kuźma, jedzenie. Najbardziej nie lubię jabłek właśnie z owoców, z warzyw. Najbardziej nie lubię jabłek z warzyw. Ty jakiego warzywa najbardziej nie lubisz? Ja nie lubię banana, ale ty pewnie... No, no tak... On, Hans... O, jesteśmy. Zajebić borneteczka. Idziesz otworzyć Volta? No, ale nie mam karty. Poczekaj na C4. 5 sekund do C4. Dobra. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Pobiegnę przez H3 tutaj środku, przez tą... Ale mam kropek na ekranie, kurde, z brudu i myślę, że to gość jest. Muszę umyć ten ekran w końcu, to może mnie zabić. Tu jest Volt, drzwi otwarte jak coś. A jak to się robi? Aha, dobra. Ja, USG, do... I klucz do Northwest Airfield. Kurde, USG dupy, może sobie zachowam na zombie? Magazynki były. Ty, ale siateczkę to mógłbym sobie wziąć. Jeśli ktoś tu jest, to na pewno tu przybiegnie, nie? Kogo nie było? 90 parę osób. Idę do Czerwony Dom. Powtarzam, Czerwony Dom. Przyjąłem. Zielony Dom. Obserwuję czerwony hangar. Wbijam na namioty i zabijam zombie na głoś. Chodzę na sklepik mały i będę obstawiał cię, obserwował. Kuźwa, ile tu jest zombie. Przyjąłem. Szambo wylało. Szambo wyjebało. Powtarzam, szambo wyjebało. Tajny kod. No to już jest koniec wtedy. Wtedy każdy uciekaj kto może. Ratuj się kto może. Dalej obserwuję namioty. Pokrywam kierunek północno-zachodni. Deszcz usta. Mam złe przeczucie odbiór. Ej, no co jest? 90 osób? Jeśli to... Ty! No dobra. O, to akurat ja tutaj leżę. Ty, z tego sklepiku widać wejście tutaj. Drzwi jeszcze są otwarte. Teraz się zamknęły. Gdyby ktoś stał przed drzwiami, to mógłbym go nawet zdjąć. Co oznaczyłeś? Tam leży zabity ty. Zasłaniają mi drzewa. Jakie były możliwe kierunki jego namiotów? Ciekawe. Ale zimno od tej blachy na tym kiosku. Kuźwa. Muszę coś wypić. O, mam granata. Ale dobra woda. Jem dżem truskawkowy. I w sumie tutaj sam bym je gość zdjął z tego czerwonego, gdyby chciał. Idę na rekonesans, na znalezienie pozycji, która by cię pokrywała. Kryła w sensie, wiesz. Gdzie miałbym, mógłbym widzieć, bo ktoś ci może tam wejść po schodkach. A ja wtedy, my! No ale się tam walą na VMC. To jest nawet, na to nie mogę wskoczyć. To nic, to idziemy.
Do Grisino z portem? Czy gdzie? Czy do VMC? Do VM fucking C, tam gdzie się strzelali, tak? Dobra. No, możesz popatrzeć i na to. Dobra, no. A możemy zobaczyć, nie musimy się angażować w wymianę ognia. Możemy się wymienić, nie wiem. To spojrzymy z daleka na VM fucking C, bo to jest najbardziej niebezpieczne. Będziemy mieli co jeść. Ty, przez płot przeskoczyła. W końcu jakaś elegancka broń. M70, uhuhu. No, w końcu zajebista, nie? W końcu jesteśmy klasą i to nawet nie średnią. Klasą magnacką. Magnaci Czernoruś, magnaci Daisy. Mam coś dla ciebie. Mógł chwilkę ten. No tak, ale czeka. Niosłem go, targałem ze sobą specjalnie. Ale śmieszny kurcze. Bierzesz go? Bądźo pyta, skąd mam tą broń, bo mówi, że zajebiste gany mam. No nie zgadnie. Nie zgadnie. Oczywiście zjechałem, zrobiłem skład wipe'a kilku typów. Taki nasz żywot w Czernoruś. Tu skład wipe'ik, tam skład wipe'ik. Niech sobie cofnie live'a do początku. Właśnie się nie da cofać. Bo wyłączyłem. Ostatnio właśnie się live tak skończył, że zjechałem ostro wszystkich, ale zginąłem. To dziwo. A Diego przeżył. No i on mi przyniósł tą broń, co zasłużyłem na nią. Dałem ci Blaze'a, ty strzeliłeś w ścianę. Dałem ci Blaze'a, myszka ci wypadła, strzeliłeś w ścianę, zwalił ci się sufit na łeb. I zginąłem. No, to była pierwsza akcja po długiej przerwie, to tak dla jaj. Teraz już na pełnej. Nie lutowany, obczaję główną pozycję. Pusta. Przez doświadczenie, tyle godzin. Czyszczę cornery. O, huntingowa koszuleczka, zajebi. Bazy polutowane i tak jakbyśmy my budowali bazy. Jak tamten serwer nie będzie fajny, to wtedy postaram się znaleźć ewentualnie serwer jeszcze bez raidowania. Wtedy można by zbudować bazę, nie? Ale też to jest ciężkie w utrzymaniu. Najlepiej bez bazy. A wiesz, jak chodził, jak FPS-y zajebiste były? I to nawet no. Tu też mam niby okej, bo ten. Ale tam to ogólnie tak jakby... Czasami FPS-y masz okej, ale tak się trochę przerywa z uwagi na pewnie ping. A tam to naprawdę. I to nie Diego jest na twoim utrzymaniu, tylko ty na jego, tak? No to na lotnisko, nie? A nie, ty chciałeś na więcej, no. Oj, tu naprawdę będzie, przed chwilą się strzelali. Cholera, tu będzie straszne. Położę się. Jest, tutaj martwy jeden co najmniej. A obok też coś jest. Czał. Kurwa, dostałem. Dobra. Za nami chyba. Skąd to? Za nami gdzieś w krzakach. A też dostałem, nieprzytomny jest. Ja pierniczę. Tłumiczka. Kuźwa, też nieprzytomny, jestem już ponad. Balą. No, nie, za... nie jeszcze nie. Uciekam. O, ale on daleko chyba jest. Nie za nami, nie wiem, chyba z VMC właśnie. Dostałem i znowu zemdlałem. Kuźwa, zaraz mnie dogoni i dobije. Zginąłem, dobił mnie. Ciekawe, gdzie on był? O, koło siebie. Zajebiście. A czekaj, zatrzymam, bo to był Hans Meyer. Tak się skończył żywot Hansa Meyer. No i czy dupy.